Szanowni Państwo, witam serdecznie. Bardzo mi miło jest Państwa przywitać na wydarzeniu, które odbywa się w ramach 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Dziś wyjątkowo główną rolę na równi z muzyką odegra też ruch. Przygotowany przez zespół Krakowia Danca spektakl Polonez Nasz Ślad zabierze nas bowiem w taneczną podróż przez różne miejsca, epoki i kultury. Motywem przewodnim całego widowiska będzie polonez, taniec, który w twórczości Fryderyka Chopina, jak wiemy, odgrywa rolę szczególną. Wiele możliwości interpretacyjnych, które kryją utwory, mogliśmy usłyszeć dzięki konkursowi, który właśnie się zakończył. Spektakl, który za chwilę obejrzymy, to kolejne możliwe odczytanie symboliki tego tańca. W poszczególnych obrazach polonezy są zaprezentowane w kontekście epok i w otoczeniu innych tańców funkcjonujących w danym okresie historycznym. Jednocześnie każda z form opowiada historię, wyraża emocje towarzyszące Polakom w różnych momentach ich historii. Całość składać się będzie z czterech części. W blaskach pałaców, pożegnanie ojczyzny, romantyzm i nostalgia w polskim dworku, w salonach i na scenie. Za inscenizację odpowiada Romana Aniel, a twórcami choreografii są Romana Aniel i Leszek Rębowski. Asystentem choreografa jest Dariusz Brojek, a kostiumy stworzyły Monika Polak-Luścińska, Bożena Pędziwiatr, Elżbieta Wójtowicz-Gularowska. Ladies and gentlemen, I am honored to welcome you to the event which takes place as a part of the 18th International Frédéric Chopin Piano Competition. Today, not only music will be in the foreground, but also the movement. The performance prepared by the Cracovia Danza Ballet and entitled Polonaise Our Trace will take us to different places, epochs and cultures. The leitmotif of the entire event will be Polonaise, a dance which plays a very special role in Frédéric Chopin's work. We had a chance to see how many interpretations could be found in the pieces belonging to this genre during the competition. The performance we are going to see will present another interpretation of symbols hidden in this dance. In subsequent parts, polonaises are displayed against the background of the epochs and other dances of particular periods in history. At the same time, each form tells a story and illustrates emotions that accompanied Poles at a different times. The entirety will consist of four parts. In the glow of Palas, farewell to the homeland, romanticism and nostalgia in the Polish manner, in the salons and on the stage. The production is prepared by Romana Aniel, while Romana Aniel and Leszek Rębowski are the authors of choreography. Dariusz Brojek is assistant choreographer, and costumes are created by Monika Polak-Luścińska, Bożena Pędziwiatr and Elżbieta Wójtowicz-Gularowska. Za chwilę wystąpi przed Państwem balet Cracovia Danza w składzie. Marta Baranowska, Ewelina Keller, Nikoleta Giankaki, Małgorzata Nabrzeska, Zuzanna Ruta, Anna Szczotka, Anna Szklener, Krzysztof Antkowiak, Szymon Bacik, Dariusz Brojek, Michał Kępka, Sebastian Kubacki, Łukasz Szkiłądź, Sebastian Szul i gościnnie Filip Świeczkowski. Szanowni Państwo, przywitajmy balet Cracovia Danza i zapraszam Państwa na spektakl pod tytułem Polonez Nasz Ślad. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.